Ciao, amici! W tym filmie nauczymy się, jak mówić twój, twoja, twoi, twoje. Czyli zajmiemy się il possessivo tuo, tuo. Jak na przykład il tuo panino, il tuo panino. Twoja kanapka. Tuo, tua, tuoi, tue. To są formy tego zaimka. Tuo, tua, tuoi, tue. Il tuo, panino. Tuo, twój. Tuo. Il tuo, bilietto. Twój bilet. Il tuo, bilietto. Il tuo, bilietto. Zgodnie z regułą, końcówka o występuje również w zaimku tuo dla rodzaju męskiego liczby pojedynczej. Tak? Bilietto rodzaj męski, liczba pojedyncza, bilietto. Standardowa końcówka o, tuo. Biglietto oras rodzajnik, menski il. Il tuo biglietto. Il tuo passaporto. Il tuo passaporto. Il tuo bagaglio. Il tuo bagaglio. Il tuo biglietto. Il tuo passaporto. Il tuo bagaglio. Teraz wyrazy na samogoska. Il tuo orologio, twój zegarek, orologio, zegarek. Il tuo orologio. Il tuo albergo, twój hotel. Il tuo albergo. Il tuo indirizzo, indirizzo, address. Il tuo indirizzo, twój address. Il tuo indirizzo. Gdy słowo zaczyna się na samogłoskę, rodzajnik IL przeobraża się w el z apostrofem, czyli byłoby Lorologio, l'albergo, l'indirizzo. Zaimek tuo rozbija ten związek i mamy rodzajnik męski il, po nim tuo i następnie orologio, albergo, indirizzo. Il tuo, orologio. Il tuo albergo il tuo indirizzo il tuo nome twoje imię il tuo nome rzeczownik rodzaju męskiego ale zakończony na e mimo to oczywiście zaimek tuo pozostaje z końcówką męską o czyli rodzaj męski liczba pojedyncza il tuo nome dalej il tuo paese il tuo paese twój kraj il tuo paese Paese, kraj. Il tuo cellulare. Twoja komórka. Il tuo cellulare. Lub inaczej il tuo telefono cellulare. Tak, twój telefon komórkowy. Il tuo cellulare. Il tuo telefono cellulare. Ewentualnie czasem il tuo telefonino. Mimo zakończenia na e, te rzeczowniki rodzaju męskiego będą miały przy sobie zaimek tuo zakończony na "-o". Il tuo nome. Il tuo paese. Il tuo cellulare. Il tuo smartphone. Twój smartfon. Włosi piszą po angielsku i starają się zachować angielską wymowę. Oczywiście ta wymowa jest włoska. Brzmi ona mniej więcej tak. Smartphone. Il tuo smartphone. To na wypadek, gdybyście usłyszeli coś takiego, tak? Il tuo smartphone. Il tuo smartphone. Il tuo scrittore preferito. Twój ulubiony pisarz. Scrittore, pisarz, preferito, ulubiony. Il tuo scrittore preferito. Rzeczowniki smartphone oraz scrittore zaczynają się na s plus spółgłoska, sm, smartphone, SCR nawet scrittore. A więc zgodnie z zasadami użylibyśmy rodzajnika lo. Lo smartphone, lo scrittore. Ale jak już mówiłam, wchodzi tuo i dlatego używamy rodzajnika il. Il tuo smartphone, il tuo scrittore preferito. Il tuo programma, il tuo programma. Twój program. Il tuo programma per stasera. Twój program na dziś wieczór. Programma jest rodzaju męskiego, ale ma końcówkę A. Mimo to stosujemy tuo oraz oczywiście rodzajnik il. Il tuo programma per stasera. Twój program na dziś wieczór. Tak? Per stasera, na dziś wieczór. Il tuo problema. Twój problem. Il tuo problema. Czasami można zaimek przenieść na miejsce po rzeczowniku. Na przykład. Ej problema tuo. Ej problema tuo. Chcemy w ten sposób zaznaczyć, że to jest Twój problem, tak? To Twój problem jest. Il tuo programma per stasera. Il tuo problema. Ej problema tuo. Nazwy pokrewieństwa. Tuo padre, twój ojciec. Tuo marito. Twój mąż. Tuo figlio Twój syn. Tuo nipote. Twój wnuk, ewentualnie siostrzeniec lub bratanek. Czasami się tak mówi na tego rodzaju potomków. Nipote. Tuo nipote. I dalej. Tuo cugino Twój kuzyn. Tuo cugino, Tuo padre. Tuo marito. Tuo figlio Tuo nipote, tuo cudzino. W prostych nazwach pokrewieństwa nie używamy rodzajnika, czyli nie będzie tutaj rodzajnika il. Natomiast nazwy pokrewieństwa zdrobniałe, ewentualnie zaopatrzone jakimś określeniem, występują z rodzajnikiem. Il tuo papa. Twój tata, tatuś. Il tuo papa. Il tuo futuro marito. Twój przyszły mąż. Futuro, przyszłość, ale również przyszły. Il tuo futuro marito. Twój przyszły mąż. Il tuo futuro marito. Il tuo figlio più piccolo. Il tuo figlio più piccolo. Twój młodszy, najmłodszy syn. Il tuo figlio più piccolo. Il tuo nipotino. Twój wnuczek. Il tuo nipotino. Nipotino, wnuczek wnuczuś. Il tuo bel cugino. Fui piacque, ni Il tuo bel cugino. Il tuo papà. Il tuo futuro marito. Il tuo figlio più piccolo. Il tuo nipotino. Il tuo bel cugino. Tua. Tue. Rodzaj Žensky, liczba poediccia. Tua. La tua valigia. La tua valigia, twoja walizka. Jak pamiętamy, końcóweczka żeńska a regularnie występuje również w tua, tak? oraz rodzajnik żeński la. La tua valigia. La tua camera. La tua camera. Twój pokój. La tua camera. La tua domanda, twoje pytanie. La tua domanda. La tua valigia. La tua camera. La tua domanda. La tua karta d'identità. Twój dowód tożsamości. La tua karta d'identità. Karta d'identità. Dowód tożsamości. La tua karta di credito. Twoja karta kredytowa. La tua karta di credito. Czyli inaczej karta bankowa. Bankaria. Tak, można też powiedzieć. Bankaria. Bankario to jest bankowy. La tua carta di debito, Twoja carta debetowa. La tua carta di debito. La tua carta d'identità. Di La tua carta di credito. La tua carta di debito. I rzeczowniki żeńskie zakończone na E. La tua chiave, Twój klucz. La tua chiave. La tua opinione, Twoja opinia. La tua opinione. La tua attrice preferita. Twoja ulubiona aktorka. La tua attrice preferita. Atrice, attrice to jest aktorka. Rzeczownik. Opinione oraz attrice zaczynają się na samogłoskę, czyli w normalnych warunkach powiedzielibyśmy l'opinione, l'attrice. Tuttavia abbiamo la tua opinione, la tua attrice preferita. La tua chiave, la tua opinione, la tua attrice preferita. I kilka innych rzeczowników żeńskich zakończonych na E. La tua situazione. Twoja sytuacja. La tua situazione. La tua prenotazione. Twoja rezerwacja. La tua prenotazione. La tua stazione, twoja stacja. Tu wysiadasz na przykład. La tua stazione. La tua situazione. La tua prenotazione. La tua stazione. Nazwy pokrewieństwa. Podstawowe nazwy pokrewieństwa bez rodzajników. Tua madre, twoja matka. Tua molie, twoja żona. Tua filia. Twoja córka. Tua nipote. Twoja wnuczka. Tua kudzina. Twoja kuzynka. Tua kudzina. Tua madre. Tua molie. Tua filia. Tua nipote. Tua kudzina. Nazwy pokrewieństwa zdrobniałe lub z określeniem używają rodzeńka, a więc dla tua mamma. Twoja mama, mamusia. La tua mamma. La tua futura moglie. La tua futura moglie. Twoja przyszła żona. La tua futura molie. La tua filia più grande. Twoja najstarsza córka. Największa, najstarsza. La tua filia più grande. La tua nipotina. La tua nipotina. Twoja wnuczusia, czy wnusia. La tua bella cugina, twoja piękna kuzynka, la tua bella cugina. La tua mamma. La tua futura moglie. La tua figlia più grande. La tua nipotina. La tua bella cugina. Ildba mnoga, twoi, twoi, czyli rodzaj męski. Ildba mnoga, twoi. I tuoi bagali. Twoje bagaże. I tuoi bagali. Końcóweczka. I właściwa dla rodzaju męskiego w liczbie mnogiej. Występuje również w zajmku. Tłoi. No i oczywiście rodzajnik męski. I. I tuoi bagali. I tuoi bilieti. Twoje bilety. I tuoi bilieti. I tuoi panini. Twoje kanapki. Pamiętamy. Il tuo panino. Tak? Il tuo panino. Twoja kanapka. Panino jest rodzaju męskiego, we włoskim. I twoi panini. Twoje kanapki. I twoi vicini. Twoi sąsiedzi. Vicini i vicini. Sąsiedzi. Il vicino, sąsiad. I twoi vicini. I tłoi bagali. I twoi biletti. I twoi panini. I twoi vicini. I tuoi programmi per il futuro. Twoje plany na przyszłość. I programmi. Programy, plany. Il programma. Program, plan. Il programma. I programmi, liczba mnoga. I tuoi programmi per il futuro. Il futuro, przyszłość. Czyli twoje plany na przyszłość. I tuoi problemi. Twoje problemy. I tuoi problemi. I Tłoi programmi per il futuro. I Tłoi problemi. I Tłoi amici. Twoi przyjaciele. I Tłoi amici. I Tłoi spaghetti. I Tłoi spaghetti. Twoje spaghetti. Twój makaron. Spaghetti, ale liczba mnoga. I Tłoi okali, Twoje okulary. Okulary występują właściwie tylko w liczbie mnogiej. I tuoi okiali. I teraz tak. Amici, spaghetti, okiali. Zgodnie z regułami używają rodzajnika li. Li amici, li spaghetti, li okiali. W momencie, kiedy używamy zaimka dzierżawczego, li possessivo, na przykład tuoi, ten związek zostaje rozbity i przychodzi rodzajnik męski standardowy. I. I tuoi amici, i tuoi spaghetti. I tuoi occhiali, i tuoi amici, i tuoi spaghetti, i tuoi occhiali. Liczba mnoga nazw pokrewieństwa stosuje rodzeńki. I tuoi genitori, twoi rodzice. I tuoi fili, twoi synowie. I tuoi fili minori, twoi młodsi synowie. Młodsi, najmłodsi, zależy od kontekstu. i tuoi figli minori i tuoi nipoti tuoi nucowie i tuoi nipoti i tuoi cugini tuoi kuznowie i tuoi cugini i tuoi genitori i tuoi figli i tuoi figli minori i tuoi nipoti i tuoi cugini I rodzaj żeński. Liczba mnoga. Tue. Tue. Twoje. Le tue valige. Le tue Twoje walizki. Końcóweczka E oczywiście występuje w sajnku tue. No i mamy rodzajnik. Le tue valige. Le tue camere. Twoje pokoje. Le tue camere. Le tue domande. Twoje pytania. Le tue domande. Le tue valige. Le tue camere. Le tue domande. Le tue chiavi. Twoje klucze. Le tue chiavi. Liczba mnoga, przypominam. La chiave to jest liczba pojedyncza. Le chiavi, liczba mnoga. Le tue chiavi. Le tue opinioni. Twoje opinie. Le tue opinioni. Le tue atrici preferite. Twoje ulubione aktorki. Le tue atrici preferite. Rzeczownik. Atrice. Aktorka. Kończy się na E w liczbie pojedynczej, a w mnogiej, tak jak tutaj. Le atrici. Le tue atrici. Atrici. Jak końcówka i. Natomiast preferite, czyli ulubione. Mamy klasyczną końcówkę, E. La tua atrice preferita, preferita, liczba pojedyncza, zmienia się zgodnie z regułą na E. Le tue atrici preferite. Le tue chiavi, le tue opinioni, le tue atrici preferite. I jeszcze kilka określeń. Le tue amiche, le tue amiche, twoje przyjaciółki. Le tue prenotazioni, twoje rezerwacje. Le tue prenotazioni. Le tue tagliatelle. Twoje tagliatelle, czyli makaron tagliatelle, ale rodzaj żeński, liczba mnoga. Le tagliatelle. Le tue tagliatelle. Le tue cinture. Di sicurezza. La cintura to jest pas bezpieczeństwa w samochodzie albo w samolocie. Le tue cinture będą to pasy bezpieczeństwa w samolocie, bo tam są dwa. Natomiast la tua cintura raczej w samochodzie, tak? Bo tam jest jeden pas. Le tue cinture di sicurezza. Twoje pasy. Bezpieczeństwa. Cintura, cinture to pas, pasy. Di sicurezza, odnoszące się do bezpieczeństwa. Le tue amiche. Le tue prenotazioni. Le tue tagliatelle. Le tue cinture di sicurezza. La tua cintura di sicurezza. Le tue cinture di sicurezza. I nazwy pokrewieństwa liczba mnoga używa rodzeniki Le tue nonne, twoje babcie. Le tue nonne. Le tue filie, twoje córki. Le tue filie. Le tue filie più piccole. Twoje młodsze córki, najmłodsze, najmniejsze, mniejsze. Le tue filie piu piccole. Le tue nipoti. Twoje wnuczki. Nipoti. Le tue nipoti. Twoje wnuczki. Rodzaj żeński. Wiemy to po le tue. Ewentualnie le tue nipotine. Twoje wnusie czy wnuczusie. Le tue nipotine. Le tue belle cugine. Le tue belle cugine. Twoje piękne kuzynki. Le tue nonne, le tue figlie, le tue figlie più piccole, le tue figlie più piccole, le tue nipoti, le tue nipotine, le tue belle cugine. I na koniec powtóreczka wszystkich czterech form z użyciem dosyć popularnych rzeczowników. Il tuo tablet, twój tablet. Il tuo tablet. La tua patente. La tua patente. Patente to jest prawo jazdy. Innymi słowy, la tua patente di guida. Di guida oznacza prowadzenie samochodu, kierowanie samochodem. Guida, tak? La tua patente di guida. Twoje prawo jazdy. Zazwyczaj wystarczy określenie patente. La patente jako prawo jazdy. I dalej. I tuoi tablet. I tuoi tablet. Słowo tablet się nie odmienia, jeśli chodzi o liczbę. Po prostu, tablet jest i w liczbie pojedynczej, i w liczbie mnogiej. Czyli, i tuoi tablet. Twoje tablety. I na koniec, le jawi. Le jawi. Jeszcze raz. i tuo tablet. La tua patente. La tua patente di guida. I twoi tablet. Le kiawi. Włosi mają takie przysłowie, gdzie występuje za imek dotyczący tego, co twoje. Brzmi ono tak. Natale, kon i tuoi, Natale, kon i twoi. Pasqua, kon I znaczy tyle. Boże Narodzenie z twoimi najbliższymi, czyli z osobami, z członkami rodziny, twojej rodziny, czyli z twoimi krewnymi, Natale, kon i tuoi, Natale, Boże Narodzenie, kon i z twoimi, tak? Paskła, konki, włoj. Paskła, Wielkanoc, konki, z kim? Włoj, chcesz, tak? Od wolery. Natale, konitłoi, i konki, włoj. Ewentualnie można dodać, zażartować. Kapodanno, konki, włoj. Kapodanno, konki, włoj. Kapodanno, to jest nowy rok. Konki, włoj z kim chcesz. Natale, kon i włoi. Paskła, konki, włoi. Ewentualnie, kapodanno, konki, włoi. Do zapamiętania. Liczba pojedyncza. Il tuo, la tua. Il tuo, twój, rodzaj męski. La tua, twoja, rodzaj żeński. I liczba mnoga i tuoi, i tuoi, twoi, tak, to jest rodzaj męski, le tue, le tue, twoje, rodzaj żeński, le tue. Il tuo, jak il tuo panino, il tuo, la tua, i tuoi, le tue. Mam nadzieję, że wszystko co twoje, wszystkie cztery formy, tuo, tua, tuoi, tuę już pamiętacie potraficie poprawnie używać w następnym filmie zajmiemy się tym co jest jego albo jej vi ringrazio grazie ciao ciao ciao